Szanowni Państwo, rozłożymy teraz zadanie następujące. Dany jest trójkąt. Nazwijmy go sobie A, B, C. O bokach długości 10, 6 i 12. Oznaczymy je sobie standardowo przez A, B, C. W tym trójkącie mamy dwusieczną CD. To jest punkt D. I naszym zadaniem jest wyliczyć długości odcinków, na które ta dwusieczna dzieli bok AB. Nazwijmy je sobie M i N, żeby móc pisać pojedyncze literki zamiast oznaczeń dwuliterowych na długości AD, DB i tak dalej. Proszę Państwa, znamy na szczęście twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie, dzięki czemu zadanie to jesteśmy w stanie rozwiązać praktycznie w minutę. Proszę Państwa, przypomnę tylko, że twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie orzeka, że stosunek M do N przy naszych oznaczeniach jest taki sam jak stosunek B do A. Można je wyrazić słownie, mówiąc, że dwusieczna kąta w trójkącie dzieli przeciwległy bok w takim samym stosunku, w jakim pozostają do siebie dwa pozostałe boki tego trójkąta. Otóż M dodać N wiemy, że wynosi 12, ponieważ odcinki te w sumie dają bok AB. Natomiast ze wspomnianego twierdzenia o dwusiecznej kąta w trójkącie wiemy, że długości odcinków M i N pozostają do siebie w takim samym stosunku jak dwa pozostałe boki trójkąta. Zatem M do N ma się jak 6 do 10. No, proszę Państwa, jest to prosty układ równań. Co prawda nie jest to układ równań liniowych, taki jak rozwiązywali Państwo w szkole, ale poprzez jedną prostą operację do takiego układu jesteśmy w stanie go sprowadzić. Stronami możemy pomnożyć drugie równanie przez N. Na przykład, otrzymując wówczas równanie M równa się 6 dziesiątych, możemy skrócić do postaci 3 piąte N, przepraszam. I teraz możemy to podstawić, tą wyliczoną wartość M podstawić do pierwszego równania, otrzymując równanie 3 piąte N dodać N równa się 12. Nie będę przepisywał teraz układu dwóch równań, ponieważ w drugim równaniu mam tylko zmienną N. Rozwiążę sobie na boku to drugie równanie. 3 piąte i 5 piątych to jest 8 piątych N jest równe 12, zatem N jest równe 12 razy 5 przez 8. Mogę to skrócić przez 4. N jest zatem równe 15 drugich, a M to jest 3 piąte z 15 drugich. M to jest 3 piąte razy 15 drugich. Skraca się tym razem przez 5, czyli 9 drugich. I proszę Państwa, zadanie jest rozwiązane. Dwucieczna kąta C w tym trójkącie dzieli bok o długości 12 na odcinki o długościach 4,5 i 7,5 jednostek. Dziękuję bardzo.